Jeżeli internetowy oszust ukradł pieniądze z Twojego konta bankowego, to powiem Ci, co możesz zrobić, aby je odzyskać. Nie licz na to, że policja złapie złodzieja, tylko weź sprawy w swoje ręce. Cześć, witaj w kolejnym odcinku Akademii Oddłużania, w której co tydzień omawiam tematy przydatne dla osób, które szukają sprawdzonych rozwiązań w walce z bankiem, firmą pożyczkową albo windykacyjną. Tematem dzisiejszego odcinka jest kradzież pieniędzy z konta bankowego. Metody kradzieży stosowane przez oszustów stale się zmieniają i dostosowują do aktualnie otaczającej nas rzeczywistości. Zatem co zrobić, aby odzyskać pieniądze skradzione z konta bankowego? Konieczne będzie pozwanie banku o zapłatę do sądu. Zanim to się jednak stanie, konieczne będzie wykonanie kilku czynności, które uniemożliwią oszustom dalsze kradzieże i wyłudzenia. Co ważne, wykonanie tych czynności ma znaczenie w dalszym procesie sądowym. Po pierwsze, powiadom o wszystkim bank, w którym masz prowadzone konto. Kradzież powinna zostać zgłoszona jak najszybciej. Czasami udaje się zablokować przelew, zanim zostanie skutecznie wykonany. Złożenie reklamacji raczej nie przyniesie skutków w postaci zwrotu środków. Banki w większości przypadków udzielają negatywnej odpowiedzi na składane reklamacje. Ale nie przejmuj się tym, jak również nie wierz na słowo konsultantowi z infolinii banku, który powie Ci, że pieniędzy niestety nie da się już odzyskać. To oczywiście nieprawda. Przy tej okazji koniecznie dokonaj zastrzeżenia dokumentu tożsamości, aby uniemożliwić oszustom zaciąganie kredytów i pożyczek na Twoje dane osobowe. Po drugie, złóż na policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponieważ przestępcy dobrze zacierają ślady swoich działań, to wykrycie sprawcy może się okazać niemożliwe i postępowanie zostanie umorzone. Ale także tym nie należy się przejmować, bo znalezienie oszusta nie zawsze jest konieczne do odzyskania skradzionych pieniędzy. Kiedy zorientujesz się, że masz do czynienia z przestępstwem, zabezpiecz możliwie jak najwięcej dowodów. Wydrukuj korespondencję z komunikatorów internetowych, wiadomości e-mail, SMS-y, a także zrzuty ekranu z fałszywej strony internetowej, na której wpisywałeś dane np. do logowania do bankowości elektronicznej. Zanotuj także adresy fałszywych stron, jeżeli oczywiście to możliwe. Ważny jest każdy szczegół, który może doprowadzić do rozwiązania tej sprawy. Po trzecie, uzyskaj raport BIK, dowiesz się z niego, czy oszuści nie zaciągnęli na Twoje dane osobowe kredytów i pożyczek w innych bankach. Lepiej wiedzieć takie rzeczy zawczasu, niż później, gdy komornik dokona zajęcia Twojego konta bankowego. I dopiero teraz, gdy zawiadomiłeś bank, policję i pobrałeś raport z BIK, możesz przystąpić do działania i pozwania banku o zapłatę. Zastanawiasz się pewnie, czy to w ogóle ma sens, skoro wcześniej bank odrzucił Twoją reklamację. Zanim podejmiesz taką decyzję, koniecznie skonsultuj się z prawnikiem, najlepiej takim, który specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. Możesz oczywiście skorzystać z bezpłatnej konsultacji sprawy w naszej kancelarii. Dowiesz się tym samym, jak oceniamy szansę na wygraną i czy w Twojej sprawie w ogóle jest sens kierować pozew do sądu. Konsultacja jest darmowa, do niczego nie zobowiązuje, nie masz obowiązku dalszej współpracy i absolutnie niczym nie ryzykujesz. Ale wróćmy jeszcze do kwestii reklamacji bankowej. W naszej praktyce zauważyliśmy pewną prawidłowość, mianowicie w sprawach dotyczących zwrotu pieniędzy skradzionych przez internetowych oszustów banki niemal zawsze udzielają negatywnych odpowiedzi na reklamacje składane przez poszkodowanych klientów. Nie zmienia to jednak faktu, że prawo jest po Twojej stronie i zgodnie z przepisami prawa bankowego w takiej sytuacji bank ma jeden dzień na zwrot utraconych środków. Nawet jeżeli nie rozpatrzył jeszcze Twojej reklamacji, to i tak powinien dokonać zwrotu. Niestety, tak się jednak nie dzieje. Tego rodzaju praktyki sprawiły, że bankom zaczął się już przyglądać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielu bankom prezes UOKiK-u postawił już w tej sprawie zarzuty bezprawnej odmowy zwrotu kwoty nieautoryzowanych transakcji i wprowadzania konsumentów w błąd w odpowiedziach na te właśnie reklamacje. Także zdaniem rzecznika finansowego, ewentualne ustalenie odpowiedzialności klienta za nieautoryzowaną transakcję płatniczą powinno się odbywać dopiero w toku postępowania sądowego po tym, jak bank uprzednio zwróci tę kwotę na żądanie poszkodowanego. Czyli najpierw bank powinien zwrócić środki na konto, a dopiero potem, jeżeli uważa, że zwrot był nienależny, to wtedy powinien dowodzić słuszności swojego stanowiska na drodze sądowej, pozywając klienta o zapłatę. Co ważne, także orzecznictwo sądowe w sprawach konsumentów przeciwko bankom w tego rodzaju sprawach można uznać za pozytywne
i korzystne dla poszkodowanych. Mam tu na myśli nie tylko te sprawy, które my prowadziliśmy w naszej kancelarii, ale także wyroki ze spraw prowadzonych przez innych mecenasów. Liczne wyroki sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych z całej Polski wskazują, że warto walczyć o swoje prawa. Nawet jeżeli reklamacja bankowa została rozpatrzona negatywnie, a policja nie odnalazła sprawcy przestępstwa, to absolutnie nie należy się poddawać. Czasami już po kilku miesiącach będziesz cieszył się z wygranej, a niekiedy trzeba będzie poczekać nawet kilkanaście miesięcy. Wiele zależy tu od konkretnego sądu, a także od skomplikowania danej sprawy, składanych dowodów, czy też liczby powoływanych świadków. Myślę, że jednak warto poczekać, bo chodzi przecież o Twoje pieniądze, a co więcej, w każdej sprawie walczymy o zwrot nie tylko należności głównej, ale także odsetek liczonych od dnia, kiedy bank powinien był zwrócić pieniądze na Twoje konto bankowe. Zatem może się z tego uzbierać całkiem pokaźna kwota. Często pytacie nas też o to, czy będziecie musieli daleko dojeżdżać do sądu na rozprawę. Na szczęście nie, bo zawsze składamy pozew w sądzie znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania naszego klienta. To wszystko, o czym powiedziałem przed chwilą, to zaledwie wycinek bardzo szerokiego tematu, jakim są oszustwa bankowe. Niestety nie da się wszystkiego odpowiedzieć w jednym filmie, dlatego koniecznie obejrzyj nasze filmy na temat oszustwa na OLX oraz oszustwa na Vinted. Omawiam w nich na przykładzie naszych klientów, jak dokładnie przebiegają tego rodzaju oszustwa oraz jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy, pozywając bank do sądu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Aby nie przegapić innych naszych filmów, subskrybuj nasz kanał i oczywiście daj łapkę w górę. A także kliknij w dzwoneczek, bo algorytmy YouTube'a bardzo to lubią. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.